No to zaczynamy seratną ekspedycję. Góra Chełm, co ciekawe dzisiaj. Koło Barwałdu, koło Kalwarii Zebrzydowskiej, 609 metrów wysokość. Tych Chełmów gór jest bardzo dużo, ale to będzie taka trasa trochę pętlowa. Samochodami w dwóch miejscach jesteśmy i zaczynamy. No niestety mapy CZ dzisiaj się kompletnie rozsypały. Czekam na sygnał, nie mogę znaleźć punktów. Nie wiem, co to jest przy tej aplikacji, tylko bo Google w międzyczasie bardzo dobrze pracuje. A ja tymczasem podążam z wesołą ekipą dzisiaj na górę Chełm. Idziemy tam za jedną drogą, potem znowu w las. No właśnie, trochę ciężko, tu szlak jest trudny. Zaginione trochę wakty, ale widoki za to fajne. Uwaga, znaleźli grzyba! Ale jaja! Będzie... Dobry grzyb! Dobry grzyb mamy! Patrzcie! Potężny! To co, ja jeszcze ślicza dzisiaj? No pewnie! No my jeszcze mamy kilometr do szczytu. Takie widoki są. No jeszcze jest kilometr. Tu idziemy już asfaltową. No i tu następuje zejście z głównej drogi. Kilometr jeszcze do góry, już taką dróżką polną. No tu zrobiliśmy drobny postój. Zostało jakieś 400 metrów jeszcze do szczytu góry Chełm. Półtorej godziny, 3 kilometry za nami. Widzisz mnie? Tak. Trzymaj. To tata mój z plecakiem. Tak, tam nagrywa Piotruś, tam jest szczyt góry prawdopodobnie Chełm, tam gdzieś. Nie idziemy tam. Tutaj pokazuje tak, że jest góra Chełm. Tak właśnie, chyba jesteśmy już na górze. I to jest ten plecak, o którym mówiłam wcześniej. To jest taka sosetka na oczywiście... Jak ta tam ubrana? To, co mam tu w ręku, a to jest soseta na pieniądze, oczywiście na telefon. Dobrze, dziękuję bardzo za opis i idziemy dalej. No i niesamowite miejsce znaleźliśmy tutaj. Nazwać je można Góra Krzyży? Jakieś miejsce pamięci. Nie wiadomo, czy można stąpać po tym miejscu, ale same krzyże są. Tak jakby były groby, bo są okopane, tak? Widzowie! I tyle. Widzowie! Nic tu nie widać. Korona jest. Możliwe, że jest to element ekstremalnej drogi krzyżowej, bo jest też taka korona założona. Inne? Co inne? No i znaleźliśmy miejsce biwakowe, ale też jest... No właśnie. Oj. To tutaj jest, ale według... Czyli tu mamy... Ojoj, wieku. Proszę bardzo. 16 wiek. Tego wieku. Aż do swoich skolach. Widzisz, jaką miał brodę? Idziemy. Tutaj jest kapliczka. Idźcie, idźcie, tak. Piękna kapliczka jest w drzewie taka. A my mamy już tam, schodzimy drogą do Zakrzowa. Tak, możesz iść. Tak, różańce są. Widzisz? Piękne. No prawdopodobnie mogą być. To jest ośrodek Caritasu tutaj, sobie przypomniałem z dawnych lat. I widok piękny tak na całą Beskid. Znaczy Beskid Góry. My wyszliśmy tutaj, to jest wyciąg narciarski nawet, tu będziemy schodzić wzdłuż ogrodzenia. No i szlak przechodzi przez samo centrum tutaj właśnie ośrodka. Ekipa przyszła stąd. Oto i ośrodek Caritasu. Tu moja mama, tu mój tata, tam ciocia, a tu wujek. Mamy jeszcze kanapie jedną. Też tam pizzę? Nie, on tam pizzę nie. Nie wkładaj tego tam. Nie. Mamy kromkę. Nie, nie. Ja nie chcę. Proszę bułeczkę mąka, to no i pętla zrobiona, zrobiliśmy 6 km, 3 godziny, przyjemna trasa, szczyt Góra Chełm, 609 metrów nad poziom morza, z przerwami, także można spokojnie sobie tą trasę zrobić. Nie było aż tak dużo widoków niestety, bo zalesienie bardzo duże. Ciao!